Dobry wieczór wszystkim. Na wstępie chciałem serdecznie podziękować za wszelkie aprobaty tego mojego ujawniania się z chorobą psychiczną, za dobre, miłe komentarze i też za podjęte dyskusje i też za prywatne wiadomości, w których też się staram czasem pomóc niektórym z widzów. Dzisiaj chciałem poruszyć coś, co chyba dotyczy każdego, kto kiedykolwiek chorował psychicznie, a przede wszystkim kto podjął się terapii psychiatrycznej. A mianowicie chcę porozmawiać o skutkach ubocznych leków. W moim przypadku obecnie zażywam dwa leki. Jest to Zalasta, w której substancja czynna to olanzapina, którą biorę w dawce 5 mg, oraz Lit, który obecnie biorę w dawce 3 tabletek dziennie. Nie pamiętam, jakie jest przeliczenie tego na miligramy. W każdym razie całe nasze nieszczęście osób poddanych terapii właśnie sprowadza się do tych skutków ubocznych leków. Gdyby tych skutków ubocznych nie było, też nie byłoby odstawiania tych pigułek i pewnie nie byłoby też nawrotów, które z tego wynikają. I jakby nikomu by to nie przeszkadzało i nikomu by nie wadziło zażywanie ich oczywiście. W moim przypadku są to takie dwa główne symptomy te uboczne. Jeden to jest, z którym wciąż nie mogę sobie poradzić, jest dla mnie najważniejszy i najbardziej dotkliwy, to jest senność. Biorąc właśnie ten lek psychotropowy, olanzapinę, mam znacznie zwiększoną senność i nawet w ekstremalnych przypadkach powoduje to tym, że potrafię spać nawet 12 czy do 14 godzin na dobę, kiedy nie przemuszę się do wstawania. Wiem, że to jest coś, co można w pewnym zakresie kontrolować samemu. Można przez dobre nawyki, przez wczesne kładzenie się spać i też przez poranną determinację. Jednak w moim przypadku to wygląda tak, że zażywając ten lek, każdego ranka mam coś, co nazywam takim magnesem łóżkowym. Po prostu bardzo ciężko mi się podnieść z łóżka, jestem przemęczony i mogę zostać w łóżku. Nawet wstając powiedzmy o 9 czy o 10, mogę wrócić do tego łóżka i zostać tam na 2 godziny dłużej. I to jest coś, co cały czas jeszcze próbuję w sobie uporządkować. Nie mam teraz takich wymogów, żeby wstawać codziennie o określonej wczesnej godzinie, więc jakby nie jest to aż takim wielkim problemem teraz dla mnie. Niemniej wstając o 13, pewnie nieraz każdy z nas tego doświadczył, dzień jest tak jakby w połowie już zmarnowany, prawda? I tak zrobi się parę rzeczy i to już jest ten wieczór i po prostu czas ucieka przez palce i chciałbym walczyć z tym skutkiem ubocznym i też przez może samodyscyplinę, przez motywację być w stanie po prostu korzystać z tego, z tej całości dnia. Co też jest ciekawego, ostatnio zauważyłem sobie, bo uprawiam więcej sportu, że po wzmożonym wysiłku fizycznym ten sen też jest jeszcze dużo dłuższy, nawet nie, że dłuższy, ale jest cięższy do przerwania z rana. Po przebiegnięciu ostatnio dystansu 5 km po prostu spałem jak zabity i nie mogłem wstać, mimo że wstałem rano, to wróciłem jeszcze do łóżka, po prostu całe ciało czuło się takie przemęczone. Nie wiem, czy to jestem indywidualnie tak, to jest moja jakaś charakterystyka mojego ciała, czy inne osoby, które biorą te leki, też tak z nimi jest. Ale to się sprowadzi do pytania, które zadam na końcu filmiku. Drugim skutkiem ubocznym, z którym myślę sobie całkiem dobrze radzę, tego samego leku, to jest zwiększone łaknienie. Osoby biorące olanzapinę właśnie doświadczają tego zwiększonego łaknienia. To jest te zmiany hormonalne, które wprowadza ten lek w naszym mózgu i sprawiają, że mamy po prostu dużo, dużo większy apetyt. I to najczęściej skutkuje zwiększeniem masy ciała.
No tak jak już wspomniałem o sporcie, to uprawiając ten sport, to mi ten skutek uboczny udaje się całkowicie zniwelować i nie mam żadnej nadwagi, chociaż miewałem w okresach szczególnie poszpitalnych, czy w okresach, kiedy brałem dużo więcej tych leków. Jeszcze można powiedzieć, ta senność z nadwagą się może łączyć w taki sposób, że oczywiście jak długo śpimy, to nie spalamy tych kalorii podczas aktywnego dnia, tylko zatrzymujemy je w sobie, więc tak podczas pobytu w szpitalu, czy jakichś okresów gorszego samopoczucia, czy depresji, gdzie po prostu zamykałem się w sobie, zamykałem się w pokoju i nie wychodziłem dużo do ludzi, nie byłem aktywny, to oczywiście wtedy ta nadwaga się pojawiała u mnie. Niemniej z tym drugim aspektem, właśnie z tym apetytem zwiększonym, jakby jestem świadomy tego, że można całkowicie to regulować swoją aktywnością, wysiłkiem, który się podejmuje i na tych minimalnych dawkach leków, których teraz ja biorę, czyli to jest 5 mg, można spokojnie przezwyciężyć te powiedzmy skłonności do przybierania na wadze. Kolejna rzecz jest taka, które dużo osób wspomina, którzy kontrargumentują, czy też zaprzeczają właśnie zasadności psychoterapii, jest osłabienie intelektu. I tu wydaje mi się, że ten argument jest trochę na wyrost, że skutek uboczny właśnie tak faktycznie wydaje nam się osobom, które są na lekach, czy nawet tak jest po prostu, że jesteśmy otępiali, ale w momencie, kiedy dochodzi się już do tych stabilnych dawek, to otępienie jest, o ile w ogóle jakieś istnieje, to jest dość nieznaczne i istnieje taka tendencja do porównywania się do okresu z takiego psychotycznego albo przedpsychotycznego, kiedy było się na takiej górce i dużo, dużo szybciej, dużo aktywniej się myślało i wtedy faktycznie ma się wyobrażenie o sobie jako bardzo bystrej osobie, inteligentnej, reaktywnej, spostrzegawczej. Niemniej z mojego własnego doświadczenia wiem, że w tych okresach przedpsychotycznym, które oczywiście też dobrze wspominam, w zasadzie nic konstruktywnego nie robiłem. Wydawało mi się, że pojmuję dużo więcej, że uczę się szybciej, powiedzmy, a tak naprawdę w konsekwencji tej burzy, która się napędzała już w tamtym okresie, to nic takiego produktywnego nie wynikało. Na przykład nie zaliczałem żadnych egzaminów, czy z jakichś takich pomysłów na jakieś realizacje, czy jakieś biznesowe sprawy. Nic z tego nie udało mi się zrealizować. Więc tu bym oponował, wręcz powiedziałbym na odwrót, że biorąc te leki, możemy normalnie funkcjonować i jakby efektywniej wykorzystywać nasz intelekt, jeśli jesteśmy poddani psychoterapii. Kolejnym takim skutkiem ubocznym, który jest już przypisywany temu drugiemu lekowi, temu balansującemu litowi, który ma te wahania afektu zredukować, jest osłabienie siły mięśniowej. Nie wiem, czy to jest prawda, ale doświadczyłem tego, że w momencie, jak odstawiłem leki, to też wydawało mi się, że moje ciało jest dużo silniejsze. Ale też to mogło być złudzeniowe, bo wydaje mi się, że mogłem być w nienaturalnej podwyższonej aktywności. Tak byłem w stanie dokonywać osiągnięć sportowych. Tutaj mówię w szczególności w tym przypadku o pływaniu na basenie. Byłem w stanie przepłynąć dużo większe dystanse nie biorąc leków, ale jednocześnie wiem, że to się mogło odbywać jakby kosztem jakichś uszkodzeń w moim ciele i takiego nadmiernego wysiłku, którego po prostu przez ten fakt niebycia zbalansowanym i wyrównanym po prostu nie dostrzegałem tego, że się nadwyrężam. No i też taki drugi biegun właśnie, jeszcze wracając do tego głównego skutku ubocznego, tej senności, to chciałem powiedzieć o tym, że w momencie, jak odstawiałem leki, ta senność przestawała być problemem, ale podstawał
problem jakby przeciwny, czyli bezsenność. I zawsze tak było, że jeszcze pierwsze jakieś tygodnie po odstawieniu leków spałem w miarę dobrze, ale potem po prostu nie mogłem spać, czy wręcz starałem się zasnąć, zamykałem oczy, oddychałem głęboko, zasłaniałem sobie oczy, zatykałem uszy, próbowałem wszystkiego, a cały czas jakieś myśli się kłębiły i nie mogłem po prostu normalnie wypocząć, po prostu ten... Po prostu to też było bardzo wyniszczające i po takich bezsennych dniach, czy też nawet tygodniach, funkcjonowanie nie było proste. I tutaj na koniec chciałem zadać pytanie do Was, do widzów, w szczególności do osób, które też są na psychoterapii, też przyjmują leki psychiatryczne. Chciałem zadać pytanie, które z skutków ubocznych Waszych leków i jakich konkretnie leków Wam najbardziej doskwierają, jak sobie z nimi radzicie, może macie jakieś metody na wczesne wstawanie, czy metody na opanowanie nadmiernego łaknienia. Możecie mi powiedzieć, nad czym pracujecie, co chcecie w sobie poprawić i co jest dla Was takim największym wyzwaniem teraz w Waszej chorobie. Chciałem też serdecznie zachęcić do wchodzenia na mojego bloga Psychicznie Pojednanie. Linka znajdziecie tutaj w opisie, na którym znajdziecie, myślę, że ciekawe materiały też i rozszerzenie do tych moich gadek tutaj blogowych. Jeśli chcecie być na bieżąco z treściami, które już w niedalekiej przyszłości po moich egzaminach zamierzam właśnie nagrywać bardziej regularnie, to zasubskrybujcie ten kanał. Pozdrawiam Was serdecznie z mojego ciemnego już teraz wieczornego tarasu i do zobaczenia.